Szczęść Boże, konferencja prasowa Konfederacji. Hasło dzisiejszej konferencji: stop banderyzacji polskich lasów. Szanowni Państwo, to hasło, które wznoszę w kontekście afery, o której doniosły w ostatnich dniach media. Afera ta nabrzmiewała przez miesiące i lata. Chodzi o praktyki korupcyjne i narażanie na szwank interesu narodowego, skarbu państwa, poprzez bezpodstawne, zapewne nielegalne, nadmiarowe zwracanie majątku, przyznawanie odszkodowań w postaci połaci lasów właśnie zarządzanych przez Lasy Państwowe Rusinom Karpackim, Ukraińcom, Łemkom. Otóż, jak wiadomo, w latach 40. w ramach operacji Wisła, która była jedynym praktycznie możliwym rozwiązaniem problemu ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, kontynuowanego już po zakończeniu działań wojennych na ziemiach polskich, również na ziemiach wyznaczonych przez Wielką Trójkę w Jałcie, w Poczdamie, jedynym rozwiązaniem okazało się wysiedlenie wiosek, mieszkańców, Ukraińców, Łemków, Rusinów, którzy albo sami angażowali się w działania skutkujące mordami na Polakach, albo też stwarzali bazę dla prowadzenia takiej działalności przez OUN-UPA. I oto skończył się PRL, zaczęły się roszczenia. Jeszcze raz powtórzę, roszczenia bardzo często, a kto wie, może w większości bezzasadne, bezpodstawne, dlatego że wysiedlani nie zostawali przecież bez dachu nad głową i nie zostawali bez grosza. Otrzymywali nieruchomości, których wartość bardzo często była wyższa niż wartość tej nieruchomości w Karpatach, którą bez własnej woli opuszczali. I otóż w ostatnich latach okazało się, że lasy państwowe stają się obiektem roszczeń wysuwanych przez zorganizowane grupy prawników. Te roszczenia są zaspokajane, a lasy państwowe piszą we własnej korespondencji nie mniej, nie więcej o piątym rozbiorze Polski. Piąty rozbiór Polski to nie jest jakaś emfaza, retoryczny chwyt ze strony Konfederacji. To jest retoryka lasów państwowych. Szanowni Państwo, sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Sosnowcu. To znaczy, że jest sprawa. To znaczy, że jest sprawa poważna. Chodzi o tereny pograniczne właśnie w Karpatach, na terenie przede wszystkim województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego. Powiązania między uczestnikami tego procederu, który porównać możemy, no na przykład chyba z odzyskiwaniem krakowskich i nie tylko kamienic przez 115-letnich Żydów, których reprezentanci zgłaszali się do sądów już w latach 90. i nawet jeszcze później. Ludzie powiązani z tym procederem są podejrzewani o praktyki korupcyjne. Gdzie było Centralne Biuro Antykorupcyjne? No zapewne było zanadto zajęte działalnością stricte polityczną, walką z opozycją polityczną. CBA za bardzo stało się bezpieką w rękach władzy z Układu Zjednoczonej Urze Prawicy i dlatego zapewne CBA nie miało czasu ani muszu, żeby zajmować się tym piątym rozbiorem Polski. A dlaczego lasy państwowe okazały się tak bezradne w tej sprawie? No być może były zanadto zaabsorbowane odgrywaniem roli bazy przystawki organizacyjnej do Solidarnej Polski,
której kadry zostały wzmocnione i frekwencja na zjazdach czy jakichś konferencjach tej partii ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry była wspierana właśnie przez leśników. Więc do służby leśnej nie zwracamy się z żadnym innym słowem poza tradycyjnym dashboard, natomiast z pretensjami zwracamy się właśnie do CBA, zwracamy się właśnie do Ministerstwa Sprawiedliwości, na czele którego jeszcze do niedawna stał pan minister Zbigniew Ziobro, gdzie byli jego prokuratorzy, gdzie byli dobrzy gliniarze, policjanci, którzy by złapali złodzieja za rękę. Myślę, że wnioskiem, który nasuwa się w sposób naturalny, będzie korespondencja skierowana przez nas do prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No bo gdzie CBA nie może, gdzie lasy państwowe nie dają rady, gdzie nie ma prokuratorów, gdzie nie ma policjantów, tam może zasadne będzie przejrzenie tych wszystkich transakcji, całego tego procederu zwrotu mienia w sposób nieuzasadniony, nieuprawniony, poza być może jakimiś wyjątkami Ukraińcom, Łemkom. Tam dobrze będzie, jeśli się pochylą nad tym kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Oddaję głos pan poseł Witold Tumanowicz. W ogóle sprawa jest bulwersująca o tyle, że jak widać z doniesień prasowych, cała aferę zaangażowani byli politycy zarówno z jednej strony sceny politycznej, jak i z drugiej. Zadajemy to pytanie, jaka jest ich rola w tym całym procederze, w tej całej aferze. Były minister środowiska w rządzie PO-PSL, Janusz Zalewski, w 2014 roku wysłał pismo do lasów państwowych, by te nie odwoływały się od niekorzystnych dla Skarbu Państwa decyzji. Czyli samo to już pokazuje, że to jest działanie na niekorzyść Skarbu Państwa. Niezależnie od tego, jeśli są niekorzystne decyzje i Skarb Państwa ma się od tego nie odwoływać, bo decyzją właśnie takim wnioskiem, to już samo to rodzi pytania, dlaczego w ogóle tego typu decyzje podjęto. Zachęcał do ugód, przy czym pismo to przesłał też organizacji Łemków z Małopolski. W efekcie ubiegający się o zwrot wiedzieli, że leśnicy mają związane ręce przez polityków. Jak to nazwać, jeśli nie działaniem na niekorzyść Skarbu Państwa? Drugą osobą, która pojawia się w całej tej aferze, jest były wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, obecnie minister w Kancelarii Prezydenta RP. Nie uznawał nadleśnictw jako strony postępowań o zwrot nieruchomości. Leśnicy nie mogli się nawet przeciwstawić masowym zwrotom, których musieli dokonywać. Dowiadywali się bardzo często już po fakcie o już podjętych decyzjach sądowych, a kiedy byli informowani, mieli tylko i wyłącznie obowiązek po prostu poddać się czynnościom oddawania tych majątków. My wiemy doskonale, że czas wojny to czas okrutny, to czas specyficzny, to oczywiste, że wiele osób zostało poszkodowanych, miliony osób zostało poszkodowanych w różny sposób. Natomiast każda tego typu reprywatyzacja, jak widać, przyciąga do siebie oszustów, naciągaczy, którzy wykorzystując tą ideologię pomagania, tej ideologii fałszywej empatii, postanawiają po prostu zarobić na rzecz, jak widać, często masowych, zupełnie wykorzystując lukę, na rzecz masowych roszczeń, które bardzo często są po prostu nieuprawnione. I nawet jeśli jakiekolwiek roszczenia uprawnione były, to tym bardziej należało sprawie się dużo bardziej przyjrzeć, nie używać w tej tematyce jakiegokolwiek automatyzmu, jak się to działo przez lata, nie używać w tej sprawie sytuacji takiej, gdzie nie można się odwoływać od decyzji. To są wszystkie rzeczy bardzo bulwersujące i my jako Konfederacja zadajemy pytania, kto za to odpowiada, czy w ogóle ten proceder będzie dalej trwał, jaka jest informacja co do tego, jak on w ogóle w tym momencie przebiega. No i oczywiście wnosimy o to, aby NIK zajął się tą bulwersującą sprawą, dlatego żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie oszuści, malwersanci, zwykli naciągacze zarabiają na ludzkiej krzywdzie z II wojny światowej. Komisja? Być może komisja. Najpierw chcemy takiej informacji,
bo to jest moim zdaniem najbardziej... Niekoniecznie od razu speckomisja, być może rutynowo działająca komisja. Zwracam uwagę, że na początku na pewno organa ścigania powinny się tym zająć. Jeśli nie będą w stanie poradzić sobie z tym problemem, no to zgodnie z naszą obowiązującą konstytucją i ustrojem prawnym, jeśli zwykłe organa ścigania nie są w stanie dojść do prawdy w takiej sytuacji, także wymagana jest komisja śledcza. Być może właśnie o takową także będziemy wnioskować, bo sprawa jest rozwojowa. A może komisja mniejszości narodowych powinna włączyć to do swojego planu pracy? A to jest kolejna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, że wnioskuję jako członek Komisji Mniejszości Narodowych o zwołanie Komisji Mniejszości Narodowych celem informacji ze strony rządu co do tego, jak wyglądał ten proceder przez lata. Wydaje mi się, że posłowie oraz opinia publiczna powinni poznać informacje ze strony rządowej, kto w ogóle był odpowiedzialny za tego typu proceder, za tego typu decyzje administracyjne. Według mnie to jest, no tego wymaga po prostu od nas opinia publiczna i nasi wyborcy. Stop banderyzacji polskich lasów, szanowni państwo. Czy są pytania? Nie widzimy, nie słyszymy. Ciąg dalszy nastąpi. Pytania są, ale jeszcze nie mamy na nie odpowiedzi. Dziękuję.